Chciałbym, żebyśmy dzisiaj studiowali Boże Słowo, aby dowiedzieć się czegoś bardzo ważnego dla naszego życia. Mianowicie, aby dowiedzieć się, co Bóg ma do powiedzenia w sprawie naszej gorliwości. To jest jeden z takich tematów, który, można powiedzieć, że nie należy do zbyt popularnych. Dlaczego? No z tego prostego powodu, że nie trzeba... Być bardzo doświadczonym obserwatorem, aby zobaczyć, że, że ludzie wierzący mają, mają problem z gorliwością. I to można powiedzieć, że na wszystkich polach swojego życia, i we wszystkich rodzajach służby, które zostały im zlecone. Czasami zdarza się nawet, że ludzie wierzący patrzą na niewierzących lub też na ludzi, którzy. Wyznają jakieś religie pogańskie i mówią: Patrzcie, no, z tego człowieka warto brać wzór, jaki on jest gorliwy w tym wszystkim, w co wierzy, jaki gorliwy jest w wyznawaniu swojej religii. Jak słyszę coś takiego, powiem wam e, zwykle nie odkrywam za bardzo swojego serca, ale kiedy słyszę coś takiego, to pierwsza rzecz, jaką mam ochotę chyba jedyna to wziąć do ręki coś, co nazywa kijem, i przyłożyć temu, kto takie bzdury opowiada. Dlaczego? Ja nie kwestionuję tego, że ludzie w różnych religiach, filozofiach są gorliwi. Natomiast jeżeli człowiek wierzący, który poznał Boga, który doznał zbawienia w Jezusie Chrystusie, któremu darowano wszystkie jego winy, można jeszcze długą, długą listę tutaj powtarzać, tego, co Bóg uczynił dla człowieka, nie wykazuje gorliwości w swojej wierze, a chce brać przykład z poganina, no to nie ma powodów, żeby coś mu tłumaczyć, tylko jest powód do tego, żeby mu po prostu przyłożyć. Bo trudno zrozumieć postawę takiego człowieka. W tych naszych rozważaniach chciałbym, żebyśmy sięgnęli do pierwszego tekstu z obejrzenia Świętego Jana z rozdziału trzeciego i przeczytamy od czternastego wersetu. A do anioła zboru w Laodycei napisz. To mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący. A także źletni, a nie gorący ani zimny, wypluje cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja. Oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Cały ten fragment, który pewnie jest wielu z nas dobrze znany, wskazuje na pewien problem, który już u zarania początka Kościoła, początkach Kościoła. Pojawił się. Otóż pośród wierzących znalazła się grupa ludzi, którzy doszli do wniosku, iż tak wiele doświadczyli od Boga, iż tak wiele już zmieniło się w ich życiu, że właściwie już niczego nie oczekują. Tyle już dali z siebie samych i tyle też otrzymali od Boga, że niejako się to wyzerowało i oni są w pozycji, w której no, wypadałoby przeżyć jeszcze trochę tego życia. Które im pozostało w pokoju, w radości, w dobrobycie i po prostu odejść do zasłużonego Królestwa Bożego. Ale zupełnie inaczej tę sprawę widział Bóg. I Bóg mówi wyraźnie: jesteś ślepy, jesteś goły, jesteś nagi, niczego nie rozumiesz, niczego nie posiadasz tak naprawdę. Wydaje ci się jedynie, że jesteś człowiekiem, który nosi imię wierzącego. I cały ten fragment mówi, że Bóg zachęca takich ludzi, to najdelikatniejsze słowo, jakiego można użyć, do zmiany swojego stanowiska, do przejrzenia na oczy. I jednym ze sposobów na to, aby ci ludzie wrócili do dawnego, do dawnej społeczności z Bogiem, do dawnego wyznawania swojej wiary w miłości, jest powrót do czego? Powrót do gorliwości. Bądź gorliwy i upamiętaj się. Gorliwość, jeśli będziemy czytali wiele tekstów biblijnych, w których znajdziemy słowo gorliwość, czy pojęcie gorliwości, zobaczymy, że zawsze to pojęcie gorliwości towarzyszy upamiętaniu się. Może nie zawsze w sensie stricte, czyli dosłownie, ale zawsze towarzyszy temu określeniu myśl, że należy coś zmienić, w czymś być innym człowiekiem, zmienić sposób myślenia, pójść drogą, którą Bóg człowiekowi wskazuje. Człowiek gorliwy to człowiek, który służy Bogu. Czy można służyć Bogu nie będąc gorliwym człowiekiem? Otóż nie da się i na tym polega cały problem. Wielu ludzi wierzących rezygnuje z gorliwości. Przekonani o tym, że są zbawieni, przekonani o tym, że nic im nie grozi. Przekonani o tym, że takie życie niejako z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień jest życiem, które w końcu doprowadzi ich do społeczności, które będą w wieczności z Bogiem. Być może, Bóg jest łaskawy i miłosierny, Bóg wszystko może. Ale nie jest to droga, która jest zalecana dla nas, a wręcz odwrotnie. Ten fragment mówi, że jest to droga, która jest niezwykle niebezpieczna, która w skrajnych przypadkach może prowadzić do sytuacji, w której człowiek staje się ślepy, goły, biedny i nędzny. I nic nie widzi, i niczego nie rozumie. I nie chce, i nie potrzebuje niczego zmienić, bo nie widzi, że ma problem w życiu. Człowiek gorliwy to człowiek, który zawsze i w każdej sytuacji. Występuje wbrew sobie, wbrew staremu człowiekowi. Ponieważ stary człowiek nie chce być gorliwy, bo chce być wygodny. Stary człowiek unika konfliktów. Stary człowiek chowa się ze swoimi przekonaniami. Stary człowiek lubi swoje stare życie. Stary człowiek nie chce żadnych zmian. Ale nowy człowiek, ten, który został w nas zrodzony. Przez obecność samego Boga, ten, który został powołany do życia, przez oczyszczenie ze krwi Chrystusa, ma tylko jeden cel w życiu: być jak najbliżej Boga i służyć temu Bogu. Jest w nas więc nieustanny, ciągły konflikt. I ten konflikt jest opisany na przykład przez apostoła Pawła w liście, do żywiam, w siódmym rozdziale, gdzie Paweł mówi: Chce czynić dobrze, wychodzi mi źle. Ale kończy te rozważania dzięki jednak Bogu za Jezusa Chrystusa i wskazuje, że właśnie obecność i osoba Jezusa Chrystusa pozwala człowiekowi na zupełnie inny rodzaj życia. Nie musimy ulegać temu, co złe, temu, co grzeszne, temu, co stare, ale możemy żyć w nowym sposobie życia, jako nowe stworzenie. Nowe stworzenie cechuje się gorliwością. Jeśli spojrzymy na historię Kościoła, to zobaczymy, że wszyscy ludzie, którzy kiedykolwiek w historii Kościoła dokonali czegokolwiek znaczącego, to ludzie, którzy wykazali się gorliwością. To ludzie, którzy krytykowani zewsząd, którzy narażeni na niebezpieczeństwa często, często narażeni na śmierć. Jednak gorliwie służyli Bogu i e, głosili prawdy, które nie zawsze były chętnie przyjmowane, które często były przyjmowane z wrogością, z nienawiścią, przez Kościół, przez ludzi wierzących, w cudzysłowie wierzących. Gdziekolwiek spojrzymy w historię Kościoła, znajdujemy takich ludzi. Dzisiaj wiele się mówi o, o świętym Benedykcie i bardzo ludzie wiedzą, o kim mówią. Ale święty Benedykt to była bardzo świetlana postać. To był człowiek, który początkiem nowego, ty drugiego tysiąclecia, zobaczył w kościele pewien problem, problem niemoralności, problem zgnilizny, zła, grzechu. I zaczął o tym mówić głośno i nie tylko mówić, ale zaczął coś w tej sprawie robić. Zaczął gromadzić ludzi w małe wspólnoty. Którzy też nienawidzili zła i grzechu. Był zewsząd potępiany, ale nauczył tych, którzy też widzieli zło w Kościele. Nauczył ich pewnej zasady, którą później, wiele wieków później przejęli y, ludzie, których dzisiaj nazywamy protestantami. Nauczył ich zasady ora et labora, czyli módl się i pracuj. Módl się i pracuj. Modlitwa. Jest wstępem do wszystkiego, co w życiu człowieka wierzącego jest dobre i mądre. Człowiek, który się modli, jest człowiekiem gorliwym. Człowiek, który się modli w modlitwie, otrzymuje zachętę do tego, żeby gorliwie Bogu służyć. Człowiek wierzący to człowiek, który modli się i wykonuje swoją pracę i służbę. Widzisz to w życiu Lutra później człowieka, który miał tak wiele do zrobienia, że jak sam mówi, muszę przynajmniej kilka godzin dziennie spędzić na modlitwie, żeby wykonać tą wielką pracę, którą Bóg mi zlecił. Widać to w historii wielu naprawdę wielu misjonarzy, jak chociażby misjonarza Hin Hudsona Taylora, który sam jeden potrafił przekonać cały kościół że warto do tego dzikiego kraju, jak go w Europie widziano, wysłać misjonarzy i że tam są ludzie, których Bóg chce zbawić. Całe życie poświęcił na to, aby zacząć właściwie od niczego. Pojechał sam. Kiedy odchodził z tego świata, tysiące misjonarzy było w Chinach, bo ten człowiek modlił się i gorliwie pracował dla Pana. Bo widział pewien cel w swoim życiu. Chcę Wam powiedzieć, że ludzie niegorliwi, ludzie, którzy nie są gorliwi dla Pana, niczego w życiu nie dokonają. Niczego w życiu nie dokonają. Mało tego, ludzie, którzy nie są gorliwi dla Pana, będą coraz bardziej popadać w zgorzkniałość. A zgorzkniałość, jak wiecie, rodzi gorycz. A gorycz rodzi grzech, rodzi zło. My jesteśmy skazani jako ludzie wierzący na gorliwą służbę dla Pana. Gorliwość bierze się jeszcze z jednej bardzo ważnej rzeczy. Bierze się z uświadomienia sobie, kim ja jestem w Jezusie Chrystusie. Niestety zbyt wielu ludzi wierzących zupełnie się tym nie przejmuje. Ale Bóg tak przemawia do człowieka, że wymaga to również. Aby człowiek zrozumiał pewne rzeczy, bo Biblia jest napisana do ludzi rozumnych. I w Biblii znajdujemy prawdę o tym, że Bóg wybrał nas. I mówiliśmy o tym na początku naszego zgromadzenia. Bóg wybrał nas, aby uczynić nas kapłanami swoimi. Kapłanem nie zostaje byle kto. Kapłanem zostaje jedynie ktoś, kto jest do tego wybrany, pomazany, namaszczony i przygotowany. Bóg więc uznaje, że przez oczyszczenie we krwi Jezusa, poprzez duchowy wzrost, który w nas się odbywa, jesteśmy przygotowani. A On wybrał nas, abyśmy byli Jego kapłanami. Nas wybrał, nie kogoś innego, mnie wybrał. Służba kapłańska zawsze. Była służbą ludzi gorliwych. Dlaczego? Dlatego, że kapłani mieli do wykonania mnóstwo zajęć. Nie mogli nic nie robić. Byli, powiem, na świeczniku, wszyscy patrzyli na to, co robią. I jeżeli robili pewne rzeczy niedbale, to całe zgromadzenie to widziało. I miało to ogromny wpływ negatywny na to zgromadzenie. I znajdujemy takie teksty w Starym Testamencie. Przypomnę o kapłanach, synach Heliego którzy dokonywali jako kapłani bardzo złych rzeczy. Czynili to na oczach ludu i w końcu Bóg ich osądził i zginęli. Ale to jest tylko pewien przykład. Jest tam o wiele więcej takich fragmentów, które możemy znaleźć i czytać i uczyć się z nich. Bóg więc chce, żebyśmy byli gorliwi, bo nasza niegorliwość, nasze lenistwo duchowe ma zły wpływ na cały pozostały kościół. A Bóg nie chce, żebyśmy mieli na siebie zły wpływ. Bóg chce, żebyśmy mieli na siebie wzajemnie dobry wpływ przez zachętę, przez błogosławieństwo, przez miłość. Pierwszy list Piotra, 4,8 uczy nas właśnie czegoś bardzo ważnego o miłości. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Dlaczego napisano tutaj, że mamy mieć miłość gorliwą wobec siebie? Gorliwość zawsze kojarzy się z aktywnością. Nie chodzi więc o to, że ja mówię, że ja kocham, ale chodzi o to, co ja robię, udowadniając, że kocham. Jakub w swoim liście powiada, sprzeciwiając się takiemu ekskluzywnemu chrześcijaństwu, które mówiło, wierzę i jestem zbawiony, sprzeciwiając się temu, mówi: Dobrze, to pokaż mi, jaka jest Twoja wiara. Pokaż mi, jakie są uczynki Twojej wiary. A ja Ci pokażę na podstawie mojego życia i tych, których znam, na podstawie uczynków wiary, jakimi oni są ludźmi. I zobaczymy, czy Twoja wiara jest żywą wiarą, czy wiara tych ludzi jest żywą wiarą. To dokładnie to samo można przenieść na ten poziom, kiedy rozważamy miłość. Mówisz, że kochasz, mówisz, że miłujesz swój Kościół, a co takiego w tym Twoim sposobie traktowania Kościoła jest nadzwyczajnego, że masz prawo powiedzieć, że miłujesz Kościół? Ja mogę ci powiedzieć, dlaczego ja miłuję Kościół i dlaczego mogą to inni zobaczyć, bo. Mam gorliwą miłość ku moim braciom i siostrom. A ta gorliwość jest bardzo wymierna, ponieważ ona się realizuje w takich czy innych uczynkach, w takiej czy innej służbie. Ja nie pomagam mojemu bratu czy mojej siostrze, żeby zasłużyć sobie na dobre słowo od Boga. Ja mu pomagam, ja jej pomagam, dlatego, że miłuję tę kobietę, miłuję tego mężczyznę. Ja jestem z moim bratem i siostrą, nie dlatego, żeby Bóg na mnie przychylnie popatrzył, ale dlatego, że mam gorliwą miłość ku niej. Chcę po prostu im pokazać, że są dla mnie ważni, że są mi potrzebni i że są ludzie, którzy doceniają ich obecność, doceniają ich wartość. Gorliwa miłość to miłość, która przekracza pewne bariery. Gorliwa miłość to nie miłość, która kończy się na deklaracjach. Ale to miłość, która rozpoczyna i niejako kontynuuje aktywność aktywność poprzez uczynki, aktywność poprzez konkretną pomoc, poprzez obecność nie kończy i nie zaczyna się jedynie na deklaracjach. Miejcie ku sobie gorliwą miłość. Gdyby nie była potrzebna ta gorliwa miłość, Biblia nie zaznaczałaby tego w bardzo istotny i prosty sposób. Ale Biblia zaznacza to. Nie mówi o miłości tylko, ale mówi o gorliwej miłości. Jeśli miłujesz, będziesz aktywny. Jeśli miłujesz, nie pozostawisz obojętnie tych, którzy są, e, wymagają pomocy, wymagają wsparcia. Nie skończysz tylko na słowach, ale pójdziesz dalej. Nie zawsze to oznacza to, co by chcieli ci, którzy na mnie patrzą. Ponieważ o miłości jeszcze wiele innych rzeczy powiedziano, chociażby to, że jest mądra. Ale tak czy owak, nawet jeżeli kogoś miłujemy mądrą miłością, to żeby tą mądrą miłością go miłować, musimy podjąć jakąś decyzję, a żeby ją podjąć, musimy się zaangażować. A to już oznacza gorliwą miłość. Bo miłość gorliwa to jest ta, która się angażuje. Jak traktujemy swoich braci i siostry? Czy kończymy na deklaracjach? Jeśli ktoś z nas z zewnątrz zapyta, czy kochasz swój zbór, co powiemy. No, większość z nas powie, a przynajmniej 99% tak, kocham. Gorzej byłoby, gdyby ktoś zapytał, ale wiesz, mnie nie wystarcza tylko Twoja słowna deklaracja. Powiedz mi, jak kochasz swój zbór, w czym się to przejawia? Jak kochasz Kościół Jezusa Chrystusa, no tu byłby problem. Naprawdę wielu z nas miałby problem. O co powiedzielibyśmy? A jeśli nie jesteśmy w tej sprawie gorliwi, czy wykonujemy służbę Bożą? Jeśli nie jesteśmy gorliwi w miłości, czy wykonujemy Bożą służbę? Czy wykonujemy służbę, którą Bóg nam zlecił? Jednym z elementów służby kapłańskiej było przekazywanie ludowi zapewnienia o tym, że Bóg ten lud kocha, że Bóg go akceptuje. Że oni nie gromadzą się tylko po to, żeby się gromadzić, że nie muszą ciągle żyć w strachu, ale że Bóg jest dla nich ojcem, który ich miłuje. Kapłan więc sprawuje również taką bardzo ważną służbę, w której przejawia się Boża Miłość, przejawia się Boże Przebaczenie, Boże Miłosierdzie, Boża Dobroć, Boża Łaska, gorliwa Miłość. Tytus 2,14 uczy nas na temat gorliwości o jeszcze innej niezwykle ważnej rzeczy. I chciałbym, żebyśmy sobie to przeczytali. Tytus 2,14. Od, od 12 zaczniemy. Albo od 11, przepraszam. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych porządliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie ludna własność gorliwy w dobrych uczynkach. Boży lud ma być gorliwy w czynieniu dobra. Boży lud ma być gorliwy w czynieniu dobra. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Boży lud ma być gorliwy w miłości. Gorliwy w miłości. Teraz czytamy, że Boży lud ma być gorliwy w dobrych uczynkach. Dobre uczynki nie tylko są skierowane do Kościoła, ale są skierowane również poza Kościół. Są skierowane do rodziny, w której żyjemy, która nie zawsze jest wierząca. A więc ta sfera gorliwości rozszerza się, bardzo rozszerza się. Gorliwi w miłości, gorliwi w dobrych uczynkach. Ale zanim Paweł mówi Tytusowi, że ma nauczać, iż lud jest gorliwy, ma być gorliwy w dobrych uczynkach, tłumaczy mu, żeby przypomniał ludowi, co Bóg dla niego zrobił? Skąd wypływa gorliwość? Raz jeszcze wracamy do tego. Z uświadomienia sobie, co Bóg dla mnie zrobił. Z uświadomienia sobie, jaka wielka łaska mnie spotkała, jak ogromne miłosierdzie dotknęło mojego życia. Z uświadomienia sobie, że mógłbym być jednym z tych, którzy są przeznaczeni na zagładę. Ale jestem jednym z tych. Które są przeznaczeni dzisiaj do życia wiecznego, bo Bóg tak zdecydował. Z powodów, które zupełnie nie są mi znane, bo nie za zasługi przecież, nie za zasługi. Ani te, które były, ani te przyszłe. Bóg zdecydował, że jestem tym, który do Niego należy. Mamy być gorliwi w dobrych uczynkach. Czasami jest. Takie wrażenie, niektórzy ludzie odbierają takie wrażenie, że jakby odsuwa się jego od pewnych rzeczy. Nie, po, a, nie dzieli się z nimi jakąś odpowiedzialnością i czują się w swoim sercu czasami zranieni. Ale chcę, żeby zwrócili uwagę na fragment z drugiego listu Koryntian, drugi list Koryntian, ósmy rozdział. I być może znajdziemy rozwiązanie do 21 wersetu. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Posłaliśmy też z nimi brata naszego, którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach, a który teraz jest jeszcze gorliwszy, ponieważ ma wielkie zaufanie do Was. Zobaczcie. Apostoł Paweł był człowiekiem, który w sposób można powiedzieć niezwykle mądry i zgodny z wolą Bożą wybierał ludzi do służby, do pomocy, jakiej udzielali mu w tej służbie. Kierował się różnymi, jeśli tak można powiedzieć, względami. Oczywiście tym zasadniczym była modlitwa i to, co Bóg do niego mówił w takich sprawach. Ale widać, że nie stronił również od rzeczy, które były bardzo praktyczne. I kiedy szukał człowieka, którego chciał posłać do konkretnej służby, uważnie się rozglądał. Ta służba musiała być na tyle istotna, że potrzebował kogoś wypróbowanego. Kogoś wypróbowanego. I znalazł człowieka, który spełnił jego oczekiwania. Ale ten człowiek miał coś, czego nie mieli inni, którzy, nazwijmy to, startowali w tym wyścigu. Mianowicie, ten człowiek już wielokrotnie wcześniej wykazywał się gorliwością. Wielokrotnie wcześniej i nigdy nie zawiódł. Ten człowiek w wielu sprawach postawiony przed problemami do rozwiązania, przed służbą do wykonania, wykazał się zawsze gorliwością. Paweł o tym bardzo wyraźnie mówi którego gorliwość wypróbowaliśmy często w wielu sprawach. Jaki był efekt tego, że ten człowiek gorliwie wykonywał swoją służbę? Paweł mówi, a teraz jest jeszcze gorliwszy. Gorliwa służba dla Pana sprawia, że człowiek nie wypala się, jak niektórzy mówią, nie, nie budzi się w nim jakaś niechęć, jakieś lenistwo, ale wręcz odwrotnie. Wypełniony Bożą Mocą, wypełniony siłami ducha świętego. Jeszcze większą odpowiedzialność bierze na siebie i jeszcze więcej służby wykonuje dla Pana, jest jeszcze gorliwszy i wcale nie traci z tego powodu, ale zyskuje uznanie w oczach Boga i uznanie w oczach ludzi. Nie rozstrzygamy kwestii zbawienia, żeby było jasne, ale mówimy o służbie, służbie, która, można powiedzieć, wykuwa się w gorliwości. Ludzie w służbie się sprawdzają. Jeżeli w jednym, drugim czy dziesiątym przypadku chociażby najskromniejsze zadanie, które zostało Ci zlecone, zostało wykonane gorliwie, to na pewno jesteś człowiekiem, który jest zauważony nie tylko przez Boga, ale także przez ludzi. I wszyscy, którzy są z Boga, wiedzą: wiedzą, że Twoja gorliwość przeraz, przerodziła się w jeszcze większą gorliwość. Że nie wypaliłeś się w swoim sercu, nie wypaliłeś się w swoim życiu, ale wręcz odwrotnie. Jesteś gotowy do o wiele większych wyzwań. Bardzo to koreluje z tym, czego uczył nas Pan Jezus, który mówił, że najpierw trzeba być w małych sprawach wiernym, a dopiero później powierzą nam wielkie sprawy. Łatwiej zrozumieć to wypowiedź Jezusa, łącząc to z tym fragmentem. W każdej sprawie trzeba się zaangażować. Ona nie dzieje się sama. Rozwiązanie każdego problemu wymaga zaangażowania. Wymaga zaangażowania czasu, sił, czasami swoich własnych środków, także finansowych. Jeżeli to zaangażowanie jest w pełni, to znajduje, znajduje to rozwiązanie. Rozwiązanie, które jest zgodne z wolą Bożą. Jeżeli takich rzeczy rozwiążemy w swoim życiu kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt, to zobaczmy pewną rzecz bardzo ważną. Nauczymy się, że Bóg współdziała ze mną, że ja muszę dać cząstkę, a Bóg dołoży brakującą część. Oj, na najczęściej to jest te 99%, ale ten 1% muszę włożyć ze swojej strony. Muszę się zaangażować. To nie jest dlatego tylko że Bóg musi chce, żebym koniecznie mu służył. To rzecz w tym, że ja się uczę wtedy. Że ja się uczę tego, że Bóg mnie prowadzi, że Bóg ze mną współpracuje, współdziała. To buduje moją wiarę. To zachęca mnie do jeszcze większej, i gorliwszej służby. Stąd zaangażowanie w służbę nigdy nigdy nie powinno i nie ma prawa skończyć się odejściem ze służby, ale wręcz odwrotnie przejęciem jeszcze większej gorliwości, jeszcze większej odpowiedzialności za służbę, ponieważ to jest radość móc Bogu służyć. To jest radość mógł doświadczać tego, jak blisko jest mój Pan, jakie cudowne rzeczy czyni. We wszystkim Bóg nas uczy. Także i w tym, kiedy jesteśmy gorliwi, Bóg uczy nas. Uczy nas ważnych rzeczy rzeczy które kształtują i budują naszą wiarę. Trzeba jasno powiedzieć, królestwo Boże nie jest dla leniuchów. Co Jan Chrzciciel powiedział o królestwie Bożym? A właściwie przepraszam, co Pan Jezus powiedział o królestwie Bożym? To jest w połączeniu z Janem Chrzcicielem. Od czasów Jana Chrzciciela gwałtownicy porywają królestwo Boże. Gwałtownicy można oczywiście zapytać się, no jak to jest z tym zbawieniem, jak to jest z łaską, i tak dalej. To w niczym nie jest ze sobą skonfliktowane. Ale to pokazuje, że Bóg oczekuje od ludzi nastawienia. Nastawienia, które jest zupełnie odmienne od tego, które mieli do tej pory. Takiego nastawienia, gdzie było pełno lenistwa, obojętności, oczekiwania na coś. Bóg chce, abyśmy byli aktywni, aktywni i gorliwi w miłości, aktywni i gorliwi w dobrych uczynkach, wreszcie aktywni i gorliwi w modlitwie. W modlitwie. I o tym mówi nam pierwszy Tesaloniczan 30, lub też Łukasz 22-44, z tym, że w tamtym przypadku, gdy chodzi o Łukasza, jest mowa o gorliwiej modlitwie Jezusa. A w liście do Tesaloniczan 30 jest mowa o gorliwej, modli gorliwej modlitwie Kościoła, gorliwej modlitwie wierzących. Modlitwa i służba. A wszystko to spojone miłością. I we wszystkich tych elementach jest potrzebna nasza gorliwość, nasze zaangażowanie, nieobojętność, nieoczekiwanie na coś, może jest to rys mojego charakteru, ale chcę wam powiedzieć, że nie uznaję takiego myślenia ludzi, którzy próbują we wszystkim być mistykami i mówią, nic nie zrobimy dla Pana, dopóki Bóg nam czegoś nie powie. Ja będę oczekiwał, aż Pan Bóg do mnie powie. Co ma Pan Bóg powiedzieć do ciebie? Słuchajcie, w wielu sprawach to jest tak, że ludzie mówią, ja pójdę temu bratu pomysł, jak Pan Bóg mi to powie. Ja się będę modlił w tej sprawie, wiesz? No i módl się w tej sprawie całe życie i nic nie zrobisz, bo Bóg już powiedział, co masz zrobić. Masz gorliwą miłość okazać swojemu bratu czy swojej siostrze. Apostoł Paweł jest dla mnie ogromną zachętą, także w swoich pomyłkach. Popatrzcie, dwukrotnie znajdujemy, przynajmniej dwukrotnie znajdujemy apostoła Pawła fragmenty, które świadczyłyby o tym, że Paweł był nadgorliwy. W jednym przypadku Paweł chce iść do północnej Galacji i chce głosić Ewangelię. Ale w nocy przychodzi takie widzenie, w którym człowiek zachęca go, żeby nie szedł tam, ale żeby poszedł do Europy, z Azji mniejszej do Europy i rozpoczął ewangelizację Europy. W drugim przypadku czytamy apostoła Pawła, który wyraża pragnienie, że chce pójść do Hiszpanii i tam głosić Boże Słowo. Nie mamy żadnych <śmiech> przesłanek, <śmiech> które by świadczyły o tym, że Paweł kiedykolwiek był w Hiszpanii. Aczkolwiek spotkałem się już z takimi opracowaniami, które na podstawie pewnych poszlak uzasadniały tezę, iż Paweł był również w Hiszpanii. Ale nie w tym rzecz. Nie mamy żadnych danych, żeby Paweł był zarówno w północnej Galacji, jak i w Hiszpanii. Ale Paweł mówi swojej gorliwości dla pana. Ja chcę również i tam, i tam głosić Ewangelię. Czy Bóg się z tego powodu obraził na niego? No nie, ponieważ Paweł miał szczere pragnienia, szczere zamiary. Bóg wykorzystał jego gorliwość, ale zmienił tylko kierunek jego działania, nic więcej. Możesz leniwemu człowiekowi powiedzieć, że nie to jest ważne, ale tamto, a on jedynie popatrzy na ciebie, mruknie na ciebie i na tym się skończy jego aktywność. Jeśli chcemy być gorliwi dla Pana to to jest decyzja, którą musimy podjąć. tego nikt za nas nie zrobi. Nawet jeżeli zamieszkasz człowiekiem, który jest gorliwy dla Pana i on ci każe robić pewne rzeczy, to będziesz je robił ale to nie będzie gorliwość dla Pana. To będzie wymuszona gorliwość i skorzysta z każdej sytuacji, żeby umknąć gdzieś po troszeczkę podrzemać, Troszeczkę sobie posiedzieć, troszeczkę świata skonsumować, byleby tylko nie być gorliwym dla Pana. Gorliwość w miłości wypływa z serca. Jest taka bardzo smutna rzecz, którą czasami zauważam wśród ludzi, nie tylko wierzących, żeby to było jasne. Mianowicie dotyczy to małżeństw. Dopóki ludzie nie byli małżonkami, to w w tej próbie spotykania się ze sobą, jak to się popularnie mówi, chodzenia ze sobą, wykazywali ogromną gorliwość. Nie trzeba było ich zachęcać, żeby mężczyzna kupił kwiaty, nie trzeba było zachęcać, żeby kobieta się pięknie ubrała, przygotowała odpowiedni makijaż, fryzurę że wszystko po to, żeby być dla siebie pięknymi, miłymi, dobrymi. Było wiele gorliwości w tym zabieganiu. O wzajemną miłość. Ale jakże często kończy się to po prostu po kilku latach zwykłą, karczemną awanturą? Już nie zabiegają ci ludzie o siebie. Na zachętę, żeby mąż kupił żonie kwiaty, odpowiada szkoda pieniędzy. Oczywiście mam na to, żeby kupić sobie gazetę wyborczą i zatruć umysł, ale na kwiaty nie ma dla żony. Bo już nie zabiega gorliwie o swoją żonę. Odwrotnie jest również to, że żona nie dba o siebie, nie interesuje ją w ogóle, co małżonek ma do powiedzenia na jej temat. Nie ma tej wzajemnej gorliwości w miłości. Człowiek, który jest zakochany w Bogu, a chcę jeszcze wrócić do jednej rzeczy, chcę powiedzieć, że kiedy Biblia mówi o małżeństwie i o tym apostoł Paweł mówi w liście do Efezjan, kiedy mówi o małżeństwie, to kończy ten fragment mówiąc, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Co pokazuje, że małżeństwo jest tylko obrazem czegoś o wiele większego: miłości pomiędzy Kościołem a Chrystusem. Kościół, który jest zakochany w Chrystusie, czyli każdy członek Kościoła, który jest zakochany w Chrystusie, gorliwie, gorliwie zabiega o miłość Chrystusa, gorliwie objawia tę miłość Chrystusowi, gorliwie chce się podobać swojemu Panu. Nie da się tego zrobić, nie angażując się w nic, przesypiając całe życie, lub przesiadując całe życie przed telewizorem. Tego się nie da tak zrobić. Gorliwość wymaga aktywności, a aktywność gorliwości bierze się z miłości do obiektu, który chcemy adorować, który chcemy uznać za najważniejszy dla swojego życia. Powiem Wam krótko: gdyby wszyscy ludzie w Kościele byli zakochani w Chrystusie i gorliwie objawiali miłość Chrystusowi, Kościół byłby takim miejscem, do którego na każdym nabożeństwie pchałyby się tysiące ludzi z zewnątrz. Tysiące ludzi z zewnątrz. Skąd to wiem? Z Biblii to wiem. Kiedy Kościół Pierwotny, zakochany w Chrystusie, zbierał się, aby się modlić. To z jednej strony widzimy taką oto postawę, że ludzie bali się zbliżać do kościoła, bo widzieli, że tam jest coś, czego oni nie mają i to ich przerażało, ale w sensie pozytywnym, bo zmuszało ich do, do spojrzenia swojej swoje życie w sposób krytyczny. A z drugiej strony jest napisane, że Bóg nieustannie przydawał ludzi do kościoła, bo tam była miłość, która była najważniejsza dla kościoła miłość do Chrystusa, a z tego wypływała miłość do innych ludzi. Ten kościół oczywiście miał swoje braki. Nie próbujmy myśleć o tamtym kościele jako o pewnej doskonałości, bo, tak, bo na tym świecie nie ma nic doskonałego. Ale jednak była ta niesamowita cecha w tym kościele, i ta cecha się objawiała przez całe dwa tysiące lat, w różnym czasie i w różnych miejscach, tam gdzie mówimy o przebudzeniu. Zaczynało się od tego, że ludzie zaczęli poważnie traktować swojego zbawiciela. Jeśli ktoś myśli, że przebudzenie brało się stąd, że nagle na nabożeństwie źli ludzie stawali się dobrymi, no to wierzy w bajki. Nie było tak nigdzie. To się brało zupełnie z czegoś innego. To się brało z tego, że za kazanicą stawali ludzie i mówili, Bracia i siostry, czy wiecie, że my idziemy na zatracenie, bo Bóg dla nas nie ma żadnego znaczenia, bo nie ma w nas gorliwości w wyznawaniu naszej wiary, nie ma gorliwości w miłowaniu siebie nawzajem, nie ma gorliwości w modlitwie, w miłości do Boga, w służbie dla Boga. Dbacie o wszystko, tylko nie dbacie o samego Pana. I chcę posłużyć się pewnym fragmentem z księgi Aggeusza. To jest Pierwszy rozdział, też tam wiele, też nie ma innego. Z księgi Aggeusza, gdzie możemy przeczytać: 1, 9. Liczyliście na wiele, lecz oto jest mało. A gdy to, co przynieśliście do domu, zmuchnąłem to. Dlaczego, mówi Pan zastępów? Z powodu mojego domu, który leży w gruzach, podczas gdy każdy z Was gorliwie krząta się koło własnego domu. Problem, który wystąpił w czasach Ageusza, rozgrywa się na tle odbudowy świątyni. Ludzie wrócili z niewoli babilońskiej. I to, czego Bóg oczekiwał, bo przecież Bóg ich stamtąd wyrwał, po raz kolejny zresztą wyrwał Izraela z niewoli. To, czego Bóg oczekiwał, to, że przede wszystkim okażą mu miłość i zaczną dbać o świątynię pańską. A tymczasem oni zaczęli robić interesy, zaczęli budować swoje domy, zaczęli obsiewać pola, świątynia pańska leżała w gruzach. I Bóg sprawił, że wszystkie te ich wysiłki na prywatnych polach poszły na marne, a oni mieli do Boga pretensje. Jak to? Jesteśmy twoim narodem wybranym. Ciężko pracujemy, a ty nam tak błogosławisz? Wiecie, co powiem wam, że to już zakrawa na bezczelność. Że ludzie w ten sposób myślą. To naprawdę zakrawa na bezczelność. Czy Bóg nie jest dobrym ojcem? Czy Bóg nie chce dobrych rzeczy dla nas? Czy oni tego nie wiedzieli? Wiedzieli, ale nie byli zainteresowani w tym, żeby przede wszystkim swoją gorliwość skierować na odbudowę świątyni pańskiej, ale zadbali o siebie samych. Zupełne przeciwieństwo tego, czego Bóg oczekiwał. I mam pytanie. Na które oczywiście nie oczekuję publicznej odpowiedzi, aczkolwiek ktoś chce, może to zrobić. Czy jesteś zadowolony ze swojego życia? Ile czasu poświęcasz na pracę w swoim życiu? 10 godzin? 12 godzin? 14 godzin? Czy jesteś zadowolony z efektów? Odpowiedzmy sobie sami, jeśli nie płacisz dziesięciny Bogu, czy masz więcej pieniędzy z tego powodu? Ile zaoszczędziłeś przez ostatni rok nie płacąc dziesięciny? Jak dużą masz kupkę odłożoną? Nie poświęcając czasu na służbę, czy masz więcej czasu dla siebie? Ile możesz spędzać czasu tak jak sobie sam chcesz? Na wszystkie te pytania powiem Wam z góry. Oczywiście może być jakiś wyjątek, ale trzeba by go zbadać dokładnie. Na wszystkie te pytania można odpowiedzieć jednoznacznie nie masz ani więcej czasu ani więcej pieniędzy ani nie jesteś zadowolony to można sobie zadać pytanie to po co to wszystko czemu ja tak żyję czemu ja tak żyję dlaczego tyle we mnie gorliwego zabiegania o rzeczy które przecież i tak zostawię i tak je zostawię czy ja wezmę ze sobą te piękne stroje o które zabiegam czy ja wezmę ze sobą moje e, kosmetyki, moje klejnoty, czy wezmę ze sobą mój dom, mój samochód? Nikt z nas tego nie weźmie. Nago na ten świat przychodzimy i nago z tego świata odchodzimy. Nic nie możemy ze sobą zabrać. Ale to znaczy, że Bóg jakiego życia chce dla nas? Czy to ma być życie w nędzy, w rozpaczy, w jakiejś biedzie okropnej? Niczego takiego Biblia nam nie mówi. Biblia mówi nam o życiu, które jest pełne pokoju. O życiu, które jest pełne radości, o życiu, które jest pełne obfitości, które jest pełne Bożego błogosławieństwa. Ale to, czego Bóg chce, to żebyśmy gorliwie zabiegali o Jego miłość, gorliwie zabiegali o Niego samego, żebyśmy gorliwie spełniali służbę, którą On nam zlecił, każdemu z nas ją zlecił, żebyśmy gorliwie wypełniali wszystkie zalecenia, które On nam pozostawił. Żebyśmy gorliwie dbali o Dom Pański, o Kościół. W naszym przypadku o Kościół. Co jest najważniejsze w moim życiu? Ja myślę, że czasami warto sobie zadać to pytanie. Co jest najważniejsze w moim życiu? Chcę Wam powiedzieć, że ja to pytanie sobie zadaję bardzo często. Bardzo często. To jest pytanie, które przynajmniej raz w tygodniu przychodzi do mojego umysłu. I przynajmniej raz w tygodniu muszę na to pytanie sobie odpowiadać. I powiem wam, że na to pytanie zawsze odpowiadam tak samo. Dla mnie najważniejszą rzeczą jest służyć Bogu. Ale jest coś, co jest z tym związane integralnie. Mianowicie to, że jest moim pragnieniem i oczekiwaniem, żeby z tego świata do królestwa Bożego przeprowadzić jak najwięcej ludzi. Bo to jest najważniejsze. Ja mogę dać człowiekowi jedzenie i on może nie umrzeć z głodu. Ale co z tego, jak umrze duchowo? Czy ja mu pomogłem? Świat powie: tak, to jest wspaniała pomoc. To jest rola kościoła, żeby karmić ludzi głodnych. I powiem wam, kto tak powie również: diabeł tak powie. Bo on nie chce tylko jednej rzeczy, żeby kościół gorliwie pełnił służbę Pańską. Nie świecką, Pańską służbę. A pańska służba to jest uwielbienie dla Boga. To jest głoszenie Bożego słowa. To jest wzajemne zabieganie o siebie w kościele. Te trzy elementy to są elementy gorliwej służby pańskiej. Żeby to wszystko mało, miało miejsce w moim życiu, to potrzebna jest jeszcze gorliwość, można powiedzieć ta podstawowa. Psalm 63. Psalm 63. werset od Może od pierwszego wersetu nawet. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła spragniona i bezwodna. Tak wyglądają Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, wargi moje wysławiać Cię będą. Boże, tyś Bogiem moim, gorliwie Ciebie szukam. Żeby to wszystko, o czym mówimy, mogło się spełnić, potrzebne jest wypełnienie tego fragmentu Bożego Słowa. Boże mój, gorliwie Ciebie szukam. Gorliwie Ciebie szukam. Aktywnie Ciebie szukam. Nie jest mi obojętne, czy mówisz do mnie, czy nie. Nie jest mi obojętne, czy mam w ręku Twoje słowo, czy nie. Nie jest mi obojętne, czy się modlę, czy nie. Nie jest mi obojętne, czy słyszę Twój głos, czy nie. Nie jest mi to obojętne. Gorliwie szukam Twojego oblicza. I dalej, fragment, który bardzo mi się podoba. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Czego wyglądamy w świątyni? Czego wyglądamy w kościele? Czego wyglądamy w Kościele? Czy właśnie tego, czy kiedy myślę o swoim zboże, czy kiedy myślę o Kościele pańskim, to wyglądam chwały Bożej, wyglądam samego Boga, czy widzę słabości ludzi, czy narzekam, jakie mam oczy, ale jakie mogę mieć oczy, skoro nie ma we mnie gorliwości w szukaniu Boga? Jeśli jest we mnie gorliwość w szukaniu Boga, to Bóg daj mi swoje spojrzenie. I Bóg pozwala mi patrzeć nawet na moich słabych braci i siostry, z miłością i z wybaczeniem. Miłość bowiem przykrywa wiele grzechów. I psalm 69, 10, który jest często czytany w odniesieniu do Chrystusa, gorliwość o dom Twój pożera mnie, gorliwość o dom Twój pożera mnie. I druga część tego wersetu mówi: a z niewagi urogających Tobie spadły na mnie. Z jednej strony czytamy o tym, że człowiek gorliwie, ale to gorliwie zabier, zabiega o dom pański. A ludzie, którzy są wokół, nie niewierzący, ale wierzący ludzie, co robią? Urągają mi. Jest to bolesna prawda, ale chcę Wam powiedzieć, że ludzie, którzy zabiegają o gorliwość, którzy gorliwie zabiegają o dom pański, gorliwie zabiegają o świątynię, o kościół, Muszą być narażeni i są często narażeni właśnie na wszelkie zniewagi i urągiwania tych, którzy nie są gorliwi, nie będą gorliwi, nie chcą być gorliwi, nie mają żadnego zamiaru, aby być gorliwymi. Moi drodzy, można by powiedzieć, cóż ten Bóg chce od nas w tej gorliwości? Ale czyż Biblia nie mówi, że mamy być do Boga we wszystkim podobni? I chcę przytoczyć wam pewien fragment Bożego Słowa z drugiej księgi Kronik 19, 31, która nam coś bardzo ważnego powie na temat tego naszego tematu. 19, 30, no, królewska, przepraszam. Bo z Jeruzalemu wyjdzie resztka, a z góry Sion poczę docalonych. Dokona tego gorliwość Pana zastępów. Jest kilka fragmentów Biblii. Które wskazują na to, że Bóg jest istotą gorliwą. Chciałbym, żebyśmy dobrze zrozumieli, co to oznacza. Bóg jest Bogiem i poprzez ten sam fakt, jakby nie podlega żadnej ocenie. Zdumiewające jest to, że Bóg, który wszystko może, nie męcząc się, nie wyczekując tego, jakie będą efekty, sam o sobie mówi, że jest Bogiem gorliwym. Gorliwość to jest też i zapobieganie. Być gorliwym to być człowiekiem też zapobiegliwym. Bóg jest zapobiegliwy i Bóg jest gorliwy, ale zachęcam Was, sprawdźcie to w Biblii sami. Bóg jest gorliwy i zapobiegliwy w stosunku do swojego ludu. Bóg gorliwie zabiega o nas. Bóg angażuje się po naszej stronie. Czy rozumiemy, co to znaczy? My jesteśmy w oczach Bożych wyjątkowi. Bóg nas traktuje wyjątkowo. Zabiega o nas, gorliwie o nas zabiega. Jest zainteresowany naszym losem. Jest zainteresowany rozwiązaniem naszych problemów. Jest zainteresowany, żeby doprowadzić nas do błogosławionego końca. Nie chce nas zostawić z naszymi problemami, nie chce nas zostawić z naszymi słabościami. Nie jest złośliwą istotą, która się pastwi nad nami, ale jest dobrym Ojcem, który zabiega o dobro swoich dzieci we wszystkich sprawach. Łatwiej nam zrozumieć, dlaczego mamy być gorliwi, bo już nie tylko wiemy, że Bóg nas miłuje. Nie tylko wiemy, że o nas chce dbać, ale my również wiemy z tego, czego uczy nas Biblia, że Bóg robi to w sposób gorliwy, że angażuje się osobiście w to, osobiście jest zaangażowany w to, żeby nam błogosławić, żeby nam pomagać, żeby nas wspierać. Bóg gorliwy w miłości do człowieka. To jak ja, jak ja, nędzny człowiek, którego Bóg zbawił. Nie mam być gorliwy w miłości do moich braci i sióstr. Jak ja, Bóg, jak ja, człowiek którego Bóg zbawił, o którego Bóg gorliwie zabiega, jak nie mam być gorliwy w czynieniu dobra? Jak nie mam być gorliwy w służbie dla Pana? Jak nie mam być gorliwy w modlitwie? Ja wiem, Zdaję sobie sprawę z tego, że naszym największym przeciwnikiem, naszym największym wrogiem jest nasz grzech i że często dajemy się złapać i dajemy się oszukać. Ale stary człowiek nie ma nad nami władzy. Grzech nie ma nad nami władzy. To zostało złamane. Paweł o tym pisze w liście do Rzymian. Grzech nad nami nie ma władzy, a więc jednak to my decydujemy. To my decydujemy, co robimy ze swoim czasem, co robimy ze swoją miłością, co robimy ze swoją modlitwą, co robimy z Kościołem, w którym Bóg nas umieścił w swojej łasce, to my decydujemy, my podejmujemy decyzję. Jeśli gorliwie miłujemy Boga, zabiegamy Jego miłość, to wiemy, co zrobić. Jeśli nie, to mamy problem, który trudno rozwiązać, trudno rozwiązać. I kończąc, chcę jeszcze o jednej gorliwości powiedzieć z listu do Rzymian, z rozdziału. Niech to będzie gorliwość, która będzie przestrogą dla wszystkich, dla pewnego rodzaju grupy ludzi. Rzymian 10, 1-4. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daj im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi z Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Można być gorliwym dla Boga. Można być gorliwym, wypełniając pewną grupę zadań, które Bóg mi zlecił. Ale tu jest napisane, że taka gorliwość jest zupełnie bezsensowna. Bo ci ludzie nie znają prawdziwego usprawiedliwienia. Dlatego, że wszelkie obowiązki, jakie ma chrześcijanin względem Boga i Kościoła, wypływają, z miłości do Boga i Kościoła, a nie z nakazu, bo tak było w Starym Zakonie. Nie bądź więc zbyt pewny, jeśli dajesz dziesięcinę, jeśli jesteś na niedzielnych nabożeństwach, jeśli spełniasz jeszcze jakieś tam dodatkowe zobowiązania, nie bądź pewien. Bo to może być gorliwość nierozsądna. Bóg takiej gorliwości nie zaakceptuje, ponieważ nie chodzi o Twoje pieniądze i Twój czas w niedzielę, ale chodzi o Twoje serce. W Twoim sercu, w moim sercu musi być Królestwo Jezusa Chrystusa. I to jest najważniejsze. A wszystko inne stąd właśnie się bierze. Pochodzi z Królestwa Bożego. Wszelkie dobro i zło, jak mówi Chrystus, pochodzą z serca człowieka. Budmy się. Panie, dziękuję Ci, że Ty, który jesteś wielki, potężny i niepojęty dla nas, jakichkolwiek słów byśmy użyli, cóż by to miało znaczyć, żeby zrozumieć Twoją istotę. Ale Ty, który jesteś taki, jak mówi Twoje słowo, gorliwie zabiegasz o nas. I to jest coś zupełnie niezwykłego, Panie. To nas po prostu poraża, i to sprawia, że nie mamy już siły, aby ci odmawiać, ponieważ Ty mógłbyś nas ocenić i osądzić w jednej chwili, i byłoby to zawsze sprawiedliwe, ale tego nie czynisz. Gorliwie zabiegasz, aby doprowadzić nas do uwielbionego końca. Tutaj zwykłe słowo dziękuję, Panie. Wydaje się być zupełnie nie na miejscu, ale. Panie, chcę Cię prosić, żebyś w sercach naszych zobaczył to dziękuję. Ufam i wierzę, że w naszych sercach dzisiaj to widzisz, że znajdujesz tam dziękuję dla Twoich poczynań. Panie, chcę dzisiaj wołać do Ciebie, żebyś rozpalił na nowo, rozpalił na nowo tego ducha, którego zlałeś na nas w dniu, w którym oddaliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Żebyś też rozpalił na nowo dar Ducha Świętego w każdym z nas. Żebyś rozpalił na nowo, Panie, te wszystkie dary, które włożyłeś w serca nasze. Żebyś rozpalił miłość do Ciebie, miłość do Kościoła. Żebyś rozpalił ducha modlitwy. Żebyś rozpalił w nas, Panie, pragnienie czynienia dobra. Żebyśmy nie byli obojętni, ale żebyśmy byli, Panie, ludźmi, którzy prawdziwie w swoim sercu Umiłowali Chrystusa, a poprzez swoją modlitwę i służbę pokazali tę miłość na zewnątrz. Gorliwą, gorliwą i mądrą. Powierzamy się w Twoje ręce przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.